Powiedzmy, że prowadzimy kurzą fermę. I w dniu wczorajszym od wszystkich kur zebraliśmy 398 jaj. Dzisiaj znów poszliśmy zbierać jajka i zebraliśmy 251 jaj. I zastanawiamy się, ile z grubsza w ciągu ostatnich dwóch dni zebraliśmy jaj. Mniej więcej. Można to policzyć na parę sposobów. Możemy najzwyczajniej dodać. 398 i 251, po prostu obliczymy, ile to jest, ale powiedzmy, że nie mamy czasu na dokładne liczenie, nie mamy też ani długopisu, ani kartki papieru, więc chcielibyśmy policzyć to w pamięci. Ale nie jest dla nas ważny dokładny wynik. Chcemy wiedzieć mniej więcej, ile mamy jaj w przybliżeniu. I tutaj przydaje się narzędzie, na które mówimy szacowanie albo przybliżanie. Szacowanie to obliczanie w przybliżeniu, czyli zamiast obliczyć, ile dokładnie mamy jaj, chcemy wiedzieć, ile w przybliżeniu mamy jaj. To właśnie oznacza ten pofalowany znak równości równa się w przybliżeniu, czyli podamy wynik w przybliżeniu. I można to zrobić tak, że na początek zaokrąglamy każdą z tych dwóch liczb do liczby która leży blisko, jest prawie równa, ale którą łatwiej będzie dodawać w pamięci. I dodamy te dwie zaokrąglone liczby. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie zrobić to samodzielnie, a potem zrobimy to wspólnie. No to po kolei. Zacznijmy od 398 i zaokrąglijmy tę liczbę, na przykład do najbliższej dziesiątki. Na pozycji dziesiątek mamy cyfrę 9, 9 dziesiątek, ale można też przedstawić liczbę 398 jako 39 dziesiątek i 8 jedności. I w związku z tym najbliższa liczba pełnych dziesiątek, od których liczba 398 jest większa, to 39 dziesiątek, czyli liczba 390. 39 dziesiątek i 0 jedności. A następna pełna liczba dziesiątek, czyli ta, od której 398 jest mniejsza, to o jedną dziesiątkę więcej niż 39, czyli 40 dziesiątek, czyli 400, 40 dziesiątek i 0 jedności. Do której z tych dwóch liczb powinniśmy zaokrąglić? Od 398 jest bliżej do 400 niż do 390. I mówiliśmy już o tym w filmach o zaokrąglaniu, że jeżeli zaokrąglamy do dziesiątek, i cyfra jedności jest równa 5 lub większa niż 5, to zaokrąglamy w górę. W tym przypadku do 400. Możemy zapisać, że 398 zaokrągliliśmy do 400. Do tego dodamy 251, ale też zaokrąglone do jakiejś łatwiejszej w dodawaniu liczby. Jak zaokrąglić 251 do dziesiątek? Zapiszmy to. 251, liczba pełnych dziesiątek leżąca bezpośrednio poniżej 251 to 25 dziesiątek, czyli 250. Liczba pełnych dziesiątek leżąca bezpośrednio powyżej 251 to 26 dziesiątek, czyli 260. Możemy powiedzieć, że 251 to 25 dziesiątek i jedna jedność. Widać wyraźnie, że 250 znajduje się bliżej 251. Brakuje tylko jedynki, czyli zaokrąglamy w dół. Inaczej można tak, że jeżeli zaokrąglamy do dziesiątek, na pozycji dziesiątek znajduje się cyfra 5, 5 dziesiątek, to sprawdzamy pozycję jedności, cyfra 1 jest mniejsza od 5, więc zaokrąglamy do najbliższych dziesiątek w dół, czyli do 250. W takim razie do zaokrąglonych 400 dodajemy zaokrąglone 250. Zachęcam Was teraz do wykonania tego dodawania w pamięci. Jaka będzie suma tych dwóch liczb? Jest mnóstwo różnych sposobów na dodawanie w pamięci. Można na przykład zrobić to tak, że najpierw przyjrzymy się setkom, do czterech setek dodajemy dwie setki, razem będzie to 6 setek. Tutaj mamy 0 dziesiątek, dodajemy do tego 5 dziesiątek. Razem będzie 5 dziesiątek. Tu i tu mamy 0 jedności. Po dodaniu również będzie 0 jedności. I mamy odpowiedź. Oszacowaliśmy wynik dodawania dwóch liczb 398 i 251, i wiemy, że jest to w przybliżeniu 650.